Polskie kino w najlepszym ujęciu. 40. Festiwal Filmowy w Gdyni. Pamiętam to, co się działo przed Gdańskiem i Gdynią, to znaczy festiwale w Łagowie. To był 70., 71., 72, jak to dopiero środowisko odczuwało potrzebę, żeby stworzyć taki festiwal krajowy. I dopiero potem on się pojawił w Gdańsku. No, z Gdańskiem to mi się kojarzy dzisiaj wyświetlana lekcja martwego języka jako odnowiony technicznie film. Film, który otrzymał nagrodę za muzykę pana Kurylewicza. Najważniejsze były dla mnie te w gruncie rzeczy nie tyle projekcje tego, co się działo na sali, ile te zebrania środowiska filmowców. Jak oni siebie wzajemnie jakby animowali do tego, żeby stworzyć warunki dla polskiej kinematografii. Jest to miejsce niezwykłe i naprawdę bardzo znaczące na mapie kulturalnej Polski, dlatego że tu możemy obejrzeć filmy, które są o nas, które mówią o naszym stanie ducha jako społeczeństwa. Jest to coś niezwykle istotnego, wydaje mi się niedocenianego. Nie chodzi o blichtro, czerwony dywan, to oczywiście jest oprawa, ale chodzi naprawdę o istotę rzeczy, to znaczy o czym opowiadamy w filmach, jak poszukujemy siebie, odpowiedzi na to, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, dlaczego zaznaczenie historii, zaznaczenie współczesności. I tu podczas festiwalu nie tylko oglądamy filmy, ale są spotkania twórców filmowych, są spotkania z publicznością, są dyskusje, które po prostu w naturalny sposób nas rozwijają i dzięki temu możemy iść do przodu. I pewne granice przekraczać, granice poznania, a o to przecież chodzi. Ja muszę powiedzieć, że ja wyjechałam z Polski bardzo dawno i że to jest właściwie praktycznie drugi mój festiwal. Pierwszy byłam w 2009 roku, kiedy zaproszono mnie, ponieważ zagrałam w filmie Mniejsze zło u Janusza Kuby Morgensterna. I również to był taki bardzo specjalny dla mnie festiwal, ponieważ zaproszono mnie na projekcję nowo zdigitalizowanego filmu Austeria Jerzego Kawalerowicza i zobaczyłam się po raz pierwszy na ekranie od, nie wiem, powiedzmy sobie nie od 100 lat, ale od pewnego czasu, bo ja tak dawno nie widziałam tego filmu Austeria. Także to było dla mnie bardzo emocjonalne, bo byłam jedyną aktorką, która reprezentowała ten film wtedy w Gdyni. A dzisiaj to już jest mój drugi festiwal i w innych troszeczkę warunkach jest o wiele więcej miejsca, jest o wiele więcej ludzi, wszystko jest tak cudownie nowoczesne i czuję się jakby częścią bardziej światowego kina. Dlatego, że i są tutaj i jest bardzo dużo na przykład ludzi ze świata. Wczoraj poznałam Davida Simona, który jest producentem, który jest świetnym jakby show. On robi te wszystkie świetne telewizyjne HBO seriale, także miałam okazję porozmawiać i bardzo się cieszyłam, że byłam na jego masterclass. A w ogóle jestem tutaj z moją serdeczną przyjaciółką Iwoną Ziółkowską, która mnie reprezentuje i z moją przyjaciółką, która od lat kochamy się i znamy się, zupełnie jak moja siostra Agata Dominik, która jest scenarzystką i która jest osobą, która naprawdę zajmuje się świetnie jakby od strony kultury w Los Angeles, od strony znajduje się z tą Polką w Los Angeles, która potrafi otworzyć wszystkim drzwi, potrafi się nimi zaopiekować. Czy Pawłem Pawlikowskim, czy w ogóle całą plejadą reżyserów. Także czuję się jakby ryba w wodzie. W tym roku czuję się jak ryba w wodzie. Ta cała otoczka po prostu spotkań ludzi, kolegów z planu, z wszelkich różnych lat, to, co budzi sentymenty, co budzi czasami niedosyty, marzenia, chciałoby się jeszcze i jeszcze.
czy taki film jak Agnieszki Holland, Dzieje jednego pocisku, właściwie to w tytuł Gorączka. Nie byłem w Gdyni, kiedy wyświetlano Bajona Magnata, gdzie tam kandydowałem do nagrody w drugoplanowej. No w każdym razie to jest rzeczywiście taka gorączka wokół filmu. No a ta gorączka, to jak wiadomo, wchodzi w ciało i to jest moje życie. Więc ten festiwal animuje mnie. Moim ulubionym filmem jest film Wojciecha Hasa Rękopis znaleziony w Sargosie, który jakby jest filmem magicznym i bardzo się cieszę, że mogłam go sprowadzić, bo mieszkam teraz w Montrealu w Kanadzie, mogłam go sprowadzić właśnie odrestaurowanego przez Scorsese. To było bardzo dawno temu, dlatego że on jest w ogóle wielkim promotorem kina polskiego na świecie. I to, że zrobił taką retrospektywę najlepszych polskich klasyków, w których Austeria Kawalerowicza się też znalazła, to dla mnie jest wielką sprawą i cieszyłam się strasznie, że mogłam również zobaczyć taki film jak Rękopis, taki film jak Faraon, taki film jak Pasażerka. No po prostu te wszystkie filmy, które należy jakby wchłonąć, jeżeli chce być się naprawdę świetnym reżyserem. Zapraszamy na jubileuszowy Festiwal Filmowy w Gdyni.